Zdaję sobie sprawę, że prawdopodobnie oglądacie ten film w premierę Cyberpunka i powinienem właśnie tego Cyberpunka nagrywać, ale mój kanał od zawsze był trochę opóźniony w rozwoju i zamiast tego zagram sobie w inną popularną grę, a jest ją Flappy Bird. Halo, witam Państwa, jest oczywiście Oskar, witajcie w kolejnym odcinku z gier przeglądarkowych. Moi drodzy, przypominam, że za miesiąc wyłączają Flasha, prawdopodobnie tych gier już nie będzie, więc wspominamy, zostawcie kciuka, dajcie znać znajomym, że taką serię robimy, podawajcie swoje propozycje gier w komentarzach, a my dzisiaj lecimy dalej. No, nie będziemy grali we Flappy Birda, bo to jest taka gra, myślę, niezbyt ciekawa do nagrywania, ale za to, słuchajcie, podobna gierka, latające chomiki. Moi drodzy, gra, którą tryhardowałem. Strasznie tryhardowałem w ostatnim czasie, nie żebym grał to za dzieciaka. Ostatnio graliśmy sobie z chłopakami na lekcji w to. I powiem wam tak, ta gra to jest najlepsza gra świata, tylko muszę ją trochę... Nawet nie wiem, że ona ma ścieżkę dźwiękową, bo zawsze ją grałem bez głośników, bo w sali komputerowej nie ma głośników. Tę gierkę jestem prawdziwym tryhardem i powiem wam szczerze, że prawdopodobnie trochę to zajmie, zanim mój chomik wyląduje. Czemu nie... Ej, chwila, czemu nie łapią się power upy? W tę gierkę jestem prawdziwym tryhardem i zakładam, że zanim mój chomik wyląduje, trochę czasu minie. Pierwszy lot był jakiś niewyjściowy. Dobra, lecimy, słuchajcie. Moi drodzy, o co chodzi w tej gierce? No oczywiście chodzi o to, żeby tym chomikiem utrzymać się jak najdłużej. Zajebiście, kurwa. Moi drodzy, w tę grę jestem prawdziwym tryhardem, więc prawdopodobnie zanim mój chomik wyląduje, trochę czasu minie. Generalnie jest forma i słuchajcie, naprawdę, no ta gierka to jest po prostu klasyk klasyków. Tylko ona ma bardzo mało FPS-ów z jakiejś racji. Ej, czemu nie łapie się ten power up? Halo! Złapałem tą rakietę, głupie strasznie, no i koniec challenge. A przed Państwem gierka, w którą grałem bardzo dużo i jest to gierka niezwykle wciągająca i wydaje mi się, że wciągnie mnie i teraz. Totem. Gra bardzo prosta, słuchajcie, logiczna, która polega na bardzo prostym klikaniu w obiekty. Słuchajcie, mamy sobie level pierwszy i jak widzicie, naszym celem jest postawienie chyba naszego totemu na ziemi. Aha, dobra, już pamiętam. Naszym celem jest zniszczenie danej liczby obiektów, na przykład tutaj dwóch, żeby ten totem nie spadł na ziemię. To na odwrót działało. No i teraz na przykład... Okej, działa. Mamy kolejny level zaliczony. Jak totem spadnie, to przegrywamy i to jest po prostu cała mechanika tej gierki. I ta gra jest niezwykle wciągająca, bo trzeba po pierwsze wykazać się refleksem. O, możemy sobie zrobić tak i jeszcze chyba to możemy zniszczyć. Oj, może być ciężko. No i koniec challenge'u. No i się totem rozbił. Musimy wykazać się zarówno refleksem, jak i faktycznie... inteligencją, proszę bardzo. No i jest challenge zrobiony, trzecia plansza zaliczona. Potem te plansze są w ogóle bardzo, bardzo trudne z tego co pamiętam. Ale naprawdę gierka jest piękna, grałem w nią bardzo dużo. W domu głównie. Okej, i to jest prawdopodobnie koniec. O, przeżyliśmy, proszę bardzo, idealnie. Tutaj jakiś ciężki poziom teraz. Bum, no i koniec. No i totem nie przeżyje. O, mówię, z tego co pamiętam, potem jest bardzo ciężko to wygrać, ale możemy chyba sobie robić tak i ten totem dzięki temu, proszę bardzo, pięknie tutaj się zadomowi. Dobra, bum, jeszcze raz, patrzcie jak chomik leci, muzyka nam dopinguje, trybuny szaleją, jedziemy, 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 no i niestety tutaj nie złapaliśmy tego power upa, no halo, no... Przyznam się wam, że jedynym powodem, dla którego gram w tę grę, jest miniaturka, po to, żeby mieć co włożyć na clickbaitik. Jest to gierka Znajdź Gwiazdę, która polega na tym, że musimy znaleźć gwiazdy. Na przykład mamy stage'a pierwszego, no i mamy jakieś łamigłówki. Na przykład tutaj musimy sobie zniszczyć cegły. Aha, i mamy gwiazdę w jednej z cegieł. Dobra, i mamy stage clear. Lecimy sobie na stage numer 2. No i tutaj musimy znowu coś zrobić. Aha, tutaj będziemy musieli sobie klikać i musimy znaleźć gdzieś tu... gwiazdę. Tu jest! O, ukryła się, proszę bardzo. Stage 3. Będziemy musieli kręcić tym sobie bączkiem i zaraz gwiazda się z tego wyłoni. Generalnie gra dosyć banalna, ale kilka fajnych minut życia mogła sobie ukraść, jak się ktoś bardzo nudził. Przejdziemy sobie oczywiście ten level, na którego wszyscy tutaj się zebraliśmy, czyli level z tymi stresie dla dorosłych. Musimy znaleźć tutaj gwiazdę, możemy sobie tutaj odchylać. Content dla dzieci, proszę YouTube, nie demonetyzuj mi tego filmu, prawdopodobnie wam to zasłonię. O, no i tutaj była gwiazda schowana. Coś tu zrobić, chyba musimy to przeciągnąć w którąś stronę. I tutaj będzie gwiazda, piękna gierka, jedziemy dalej. W tę grę jestem prawdziwym tryhardem, więc mój chomik będzie... No nie łapie się ta rakieta, no! Mój chomik będzie leciał 10 godzin, piękna muzyka nam towarzyszy. No czemu te power-upy się nie łapią? Kochani, miniaturka tej gry bardzo mi się kojarzy, ale nie wiem o co w tej grze chodziło. Nazywa się ona Balloon Park. No i mamy sobie ludzika i klikamy play. Aha, i to jest gra łamigłówka. I możemy sobie tutaj łączyć obiekty i naszym celem jest
łączenie obiektów. I jak te obiekty sobie połączymy, no to sobie leci balon i ludzik sobie odlatuje. Przypominam, że w tej serii przelatujemy sobie przez te gierki, nie będziemy im przechodzili. Natomiast wydaje mi się, że możemy spokojnie zrobić sobie odcinki dodatkowe, gdzie właśnie będziemy grali w jakąś grę całą, po prostu będziemy chcieli ją całą przejść. No i pomysłem, który mi się narodził, jest gra Epoka Wojny, czyli to jest po prostu taka gierka, gdzie sobie chodzą dwie drużyny, no i musimy pokonać wroga, wysyłając swoje jednostki i broniąc swojej bazy. To jest gra dosyć długa i myślę ciekawa, możemy sobie zagrać i możemy nawet z tego nagrać 3 odcinki do końca grudnia z 3 części tej gry, albo ewentualnie 2 odcinki, coś takiego. Napiszcie, co o tym sądzicie, a my sobie lecimy dalej. A przed Państwem gra tak dobra, że nie wiem, czy muszę ją przedstawiać. Mam nadzieję, że nie muszę. Moi drodzy, armata i emotikony. No to jest gra cudowna. Polega na bardzo prostej mechanice. Musimy zestrzelić te emotikony, które tutaj sobie są. I właśnie się nie udało. What the fuck? Chwila. Jeszcze 3, 2, no. Bum. O, proszę bardzo. I jeszcze musimy włączyć dźwięk. Dziab! No i te dźwięki są cudowne. Moi drodzy, gierka z cyklu traf se bombą i zabij sobie wrogów. Trochę jak wojna światowa. Jedziemy sobie level 2, mamy armatę i po prostu strzelamy. Gra, zabawa na długie godziny. Moi drodzy, cyberpunk, co to takiego? Tutaj jest prawdziwa gierka. Amaty i emotikony. Patrzcie, jaka tu jest fizyka zaawansowana. I zaraz strzelimy tutaj gada. Proszę bardzo, bum, zginął. Dobra, pięknie. Level 2 zaliczony. Lecimy dalej. I to jest gierka, która naprawdę jest fajna. Nawet po czasie mi się wydaje, że można się fajnie w niej bawić. Przetrwała próbę czasu. Dobra, tutaj jeden zestrzelony. Tutaj drugi. I tam jeszcze trzeci dostał rykoszetem. Pięknie, proszę państwa. Ale naprawdę, tutaj fizyka w tej grze jest piękna. Takiej fizyki to w cyberpunku nie doświadczycie, moi drodzy. Proszę bardzo, koło spadło. No i teraz problem z tym, że muszę jakoś tam się dostać do środka. Jak wysadzę to TNT, to powinno wszystko się zabić tam. I prawdopodobnie właśnie to teraz się dzieje. Dokładnie, boom, czwarty level pokonany. I jedziemy dalej. Co tu się teraz dzieje? Tam mamy TNT, tu mamy jakieś wiadro. Możemy sobie na przykład je walnąć. Wszystko nie żyje, coś tu wybiegło stąd. I jeszcze umarło, dobra, pięknie. Tego ludzika może być dosyć ciężko trafić. Nie, no bez problemu, dobra, piąty poziom zaliczony. Ej, fajnie mi się w to gra. No i tu się zaczyna już powoli, widzę, problem, żeby się przedostać tam. Okej, jeszcze trochę. Oj. Bum. Nie, głupie to strasznie. 5 minutes later. Moi drodzy, w poprzednim odcinku był Scooby-Doo, a w dzisiejszym odcinku gościem specjalnym będzie Tom, kot Tom, ale nie Riddle, i Jerry, mysz Jerry, proszę bardzo, Tom i Jerry, select charakter, zagramy sobie Jerrym, chociaż w sumie nie, bo Jerry to dobra, zagramy nim, select difficulty, weźmiemy sobie medium, click, mouse, button, coś tam, dobra, i w tej grze, co to jest za gra? Ser, o! Jumpy sobie robimy i musimy Toma tutaj uciec musimy przed Tomem. To nie jest gra, którą chciałem wam pokazać, ale dobra, może będzie dobra. O, i sobie skaczemy. I mamy ser, proszę bardzo, jedno życie nam zostało. Trochę falstart był tutaj. Leć, Adam, leć, oj, za prawie mnie złapali. No powiem wam, bardzo trudna rozgrywka się szykuje. O, jeszcze jeden ser, pięknie. I to mogę tak chyba w nieskończoność. No zapowiada się ciekawie, oj, no i chyba mnie Tom złapał, no i teraz mnie pożre. Brawo, ale to nie jest gra, którą chciałem wam pokazać. Była kiedyś taka gierka, że się biegało tym Tomem. Może to jest to? Jerry. Nie, to nie jest to. O Jezus, co tu się stało? Halo, kocie Tomie, kocie Tomie, kocie Tomie, co ty robisz? Ło, kot Tom do nas strzela. A tu jest ten mały Alfons, jak on miał na imię? Chwila, co tu? A co ja tylko tutaj będę to omijał przez całe życie? O nie, au. Ale mam jakieś tutaj żarcie do złapania, no. Jak to się zbiera? Spacja. No widzę ten ser, no i co ja mam zrobić z nim? Któryś guzik pewnie, no nie! No i mnie zabili, no i Jerry dostał w łeb. Jerry się naćpał. Tom i Jerry Labirynt, może to jest to. Okej, play now. Kiedyś była taka gierka, że byliśmy sobie właśnie Jerrym i biegaliśmy po domu i rozwalaliśmy meble i Tom nas gonił. I to było fajne, ale chyba tej gry już nie ma. Dobra, to też jest coś nowego dla mnie, w to nie grałem. Gdzie jest poziom pierwszy? Tu. Aha, szkoła. O nie, wracamy do szkoły. Dobra, i dużo poziomów tu jest, fajne to może być. Use your finger to greet Jerry. Help him pick up all the big red cheese. Dobra.
palca, aha, bo to jest gra na telefony w ogóle, a ja steruję myszką. Ale ciekawe. Patrzcie, steruję myszką za pomocą myszki. W szkole miałem pseudonim suchar. Dobra, bierzemy se sera i biegniemy sobie tym Jerrym. To wszystko, o co chodzi w tej grze, to chodzę tym Jerrym i zbieram ten ser, tak? A jakiś Tom zaraz powinien wybiec nas tutaj złapać, coś czuję. Będziemy uciekali przed Tomem. No dobra, nie wiem, a mogę po prostu klikać. Dobra, spoko. To trochę jak sterowanie, jak w taernie. Idziemy sobie. Bierz ten ser. Dobra. Wzięliśmy cały serek, idziemy sobie tutaj. No dobra, ale jestem ciekawy, jaka jest trudność tej gierki. Zakładam, że zaraz tutaj wyleci nasz przyjaciel Tom i będzie chciał nas zjeść. No ale nie wiadomo. Zobaczymy. Poziom drugi. No jest to na okładce, nie? Powinien być. O, tutaj coś. Ojej! O, mnie zabili. Top ten graczy Tom i Jerry. Dobra. Musimy omijać w takim razie te plamy. Okej, to jest jakaś dziura. To bardzo normalne, że są takie wielkie dziury donikąd w szkole. A czemu ten... to? Co jest Jerry? Jerry, co się stało? Jerry, migoczesz, mordo. O, dobra. Ale jak ten Jerry śmierci chodzi? Jerry wygląda, jakby był mocno sprany, nie? Jerry na gastry, łapie ser. Dobra, bierzemy. I tutaj, pyk, i serek złapany. I zawracaj. I biegniemy. I więcej sera. Jerry jest głodny. Ej, ja mogę na przykład zrobić coś takiego i on będzie teraz chodził w kółko? Tak, mogę, ale super. Dobra, a co by było, jakby na przykład obrysował całą planszę tą myszką? To może być ciekawe. Zrobimy sobie coś takiego. I on teraz będzie chodził, tak? Dobra, to niech Jerry chodzi, a my lecimy do kolejnej propozycji. Welcome to your new job. You are a waitress and your job is to serve clients. Do it in 3 steps. Take the order. Bring the order. Clean the table. You have a number of objects available to you. Kitchen. Fridge. Dobra, czyli generalnie jesteśmy kobietą. To jest symulator kobiety chyba. I musimy... Nie wiem, nie grałem w tę grę nigdy tak naprawdę. Myślałem, że to jest inna gra. Myślałem, że to jest ta gra, w której tam się klika spację i tam się, tam, nie wiem, kopie szefa czy coś, jak on nie patrzy. No, masz tutaj... Ale ta gra jest smutna, Boże Święty. Ta gra ma najgorszą grafikę świata. Kochani, chcę zauważyć, że Jerry dalej idzie. Boże Święty, ta restauracja wygląda jak auż. Jezu, zbanują mi ten film zaraz. Dobra, moi drodzy, i to będzie na tyle. Mam nadzieję, że trochę wam przypomniałem, trochę wam dałem nostalgii. Przypominam, że piłujemy tę serię. Akurat teraz nie było długo odcinka, bo 2 dni po nagraniu poprzedniego zrobiłem się chory i leżałem jak warzywa w łóżku przez parę dni. Dzisiaj czuję się już lepiej. Powiem wam szczerze, że mocno mnie siekło. Tak czy siak, mam nadzieję, że teraz będziemy mogli się trochę więcej tego ponagrywać. Tak jak powiedziałem, epoka wojny się szykuje. Myślę, że sobie to pykniemy. I jeszcze wojnę prefektur będzie trzeba pyknąć. Osoby, znajomi moi pamiętają prawdopodobnie, jak kiedyś to grałem na odcinkach na starym kanale, no bo gierka jest naprawdę fajna. No i cóż, dziękuję wam za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach i tyle. Zapraszam na Instagrama, tam daję sobie relacje często. Jak mnie nie ma na YouTubie, to tam możecie mnie znaleźć. Siemanko!